Niech g i h będą funkcjami odwrotnymi względem siebie. W poniższej tabeli zapisano kilka wartości g, h oraz g'. No i jest tabela wartości funkcji g, h i g'. I teraz mamy obliczyć h' od 3, czyli mamy obliczyć wartość pochodnej funkcji h w trójce. Ale w tabeli nie mamy właśnie wartości pochodnej funkcji h, mamy tylko wartości funkcji g, funkcji h i pochodnych funkcji g. No to jak to zrobić? Najpierw sobie przypomnijmy, co to znaczy, że te funkcje są do siebie odwrotne. Żeby sobie to lepiej wyobrazić, to ja narysuję taki rysunek. Powiedzmy, że tutaj mamy jakiś jeden zbiór i jakiś drugi zbiór. No i tutaj mamy jakiś punkt x w tym zbiorze i funkcja g przyporządkowuje temu punktowi jakiś punkt g od x. No i teraz, co robi funkcja h? Funkcja h jest odwrotna do funkcji g, czyli działa w przeciwną stronę, czyli ona temu punktowi g od x przyporządkuje z powrotem ten punkt x, i złożenie tych dwóch funkcji daje nam identyczność. Z powrotem wracamy do tego samego punktu, czyli to była funkcja g, tutaj działała funkcja g, funkcja h działa w odwrotną stronę i wracamy do tego samego punktu, czyli tutaj mamy h od g od x. Od g od x i to jest to samo co, co ten x. To ja może to napiszę tutaj u góry, że h od g od x od g od x to jest to samo co x z powrotem. No i tak samo mógłbym napisać tutaj, mógłbym tutaj napisać złożenie tych funkcji w odwrotnej kolejności, czyli najpierw na x zadziała funkcja. H, a potem na wyniki działania zadziała funkcja g, i to również jest identyczność wtedy. Więc to jest definicja tego, że te funkcje są do siebie odwrotne, że ich złożenie daje funkcję identycznościową, taką, która xowi przyporządkuje z powrotem x. Czyli tutaj po zatoczeniu tego kółka wracamy do tego samego punktu. Wszystko jedno, czy wystartujemy stąd, i to jest ten górny napis, czy wystartujemy stąd. I pójdziemy najpierw funkcją h, a wrócimy funkcją g. I to jest ten dolny napis. No dobrze, czyli to jest, to jest definicja tego, że te funkcje są do siebie odwrotne. A teraz skorzystamy z twierdzenia o pochodnej funkcji odwrotnej. Jak ktoś nie pamięta, no to ja teraz pokażę szybko, jak można wyprowadzić to twierdzenie. No i skorzystamy tutaj z tego drugiego wzoru, że g złożone z h od x to jest po prostu x. No, i teraz możemy liczyć pochodną obu stron tego równania. Żeby znaleźć związek między pochodnymi tych funkcji. No i teraz tak, po lewej stronie mamy funkcję złożoną, czyli różniczkujemy to jak funkcję złożoną, czyli będziemy mieli g' w punkcie h od x, w punkcie h od x, razy pochodną tej funkcji wewnętrznej, czyli h' od x. H' od x. No a po prawej stronie pochodna x to jest po prostu 1. Czyli mogę napisać wzór na h od x, dzieląc obie strony przez ten pierwszy czynnik, czyli h prime od x to jest 1 nad to, co tutaj mamy, czyli g prime g od h od x. No więc znalazłem sposób, żeby obliczyć. H' od 3, korzystając z tego, że mam jakieś wartości funkcji H i G'. Czyli tutaj teraz sobie obliczymy, co to jest H' od 3. No to wiem, że to będzie 1 podzielone przez G' i tutaj muszę wziąć H od 3. Mam nadzieję, że to będzie w mojej tabeli. H od 3 jest. H od 3 to jest 4. Czyli tutaj mogę napisać, że to jest 1 podzielone przez g' no a h od 3 to już sprawdziłem w tabeli, że to jest 4. No i teraz, żeby dalej to obliczyć, to potrzebuję g' od 4. Sprawdźmy, czy to mam. No tak, mam g' dla x równego 4. g' jest równe 1, 2. Czyli szczęśliwie to też dali mi w mojej tabeli, czyli to się równa. 1 przez, i tutaj g' od 4 to jest 1 druga, czyli tutaj to jest 1 przez 1 druga, odwrotność jednej drugiej to jest po prostu 2. Czyli wartość tej pochodnej h' w punkcie 3 to jest po prostu 2, czyli tutaj w polu odpowiedzi muszę wpisać 2.